Zrobimy sobie teraz kilka prostych przykładów, jak się oblicza prawdopodobieństwo pewnych zdarzeń. Pierwsze zadanie jest takie. W naczyniu mamy 9 czerwonych kulek, dwie niebieskie i trzy zielone. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania kulki innej niż niebieska? No to mamy naczynie. Często w, w zadaniach z prawdopodobieństwem mówi się, że mamy urnę, w urnie mamy, mamy kulki, czyli mamy tak, 9 czerwonych. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dwie niebieskie, rysujemy niebieskie kulki, 2 i domieszane jeszcze razem 3 kulki zielone, czyli tutaj mamy raz, dwa, trzy. No i teraz mieszamy to wszystko, mieszamy, losujemy jedną kulkę i pytamy, jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosujemy kulkę, która nie jest niebieska. No jak nie jest niebieska, to jaka może być? Albo czerwona, albo zielona, tak? No dobrze, no to obliczmy, jakie jest to prawdopodobieństwo. Czyli powiedzmy, że prawdopodobieństwo tego zdarzenia, które tutaj jest, nie będę przepisywał prawdopodobieństwo wylosowania kulki innej niż niebieska, równa się. No i to będzie, jak zwykle, pewien stosunek. W mianowniku musimy wpisać, ile jest wszystkich możliwości. Oto policzmy, ile mamy możliwych wyników. Mówiłem już w poprzednim filmie, że musimy policzyć wszystkie kulki, jakie tutaj są. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 kulek. No równie dobrze mogliśmy tutaj dodać. 9 dodać 2, dodać 3 to jest 14. Czyli wszystkich możliwości jest 14. Ja może napiszę to, tak, że to są. To jest liczba możliwości. Wszystkich. A ile jest tych, które nam sprzyjają? Może weźmiemy je innym kolorem. No tych sprzyjających, no to są wszystkie, byle nie niebieskie, no to ile ich jest? Skoro niebieskich kulek są dwie, no to tych nie niebieskich jest 12. Bo to jest 9 czerwonych i 3 zielone, czyli tutaj w liczniku będziemy mieli 12. No i to jest liczba zdarzeń... To jest liczba zdarzeń sprzyjających. Liczba zdarzeń sprzyjających sprzyjających. No więc to nasze prawdopodobieństwo ostatecznie będzie równe. Tutaj może, można to skrócić, i dostaniemy, że to prawdopodobieństwo jest równe po skróceniu przez 2, 6 siódmych. Czyli prawdopodobieństwo tego, że z 14 kolorowych kulek, gdzie mamy 9 czerwonych, 2 niebieskie i 3 zielone, wylosujemy kulkę, która jest innego koloru niż niebieska jest równe 6 siódmych. No dobrze, zróbmy następny przykład. Co tu mamy w następnym zadaniu? Jeżeli z następującej listy wybierzemy losowo jedną liczbę, to jakie będzie prawdopodobieństwo, że wylosowana liczba będzie wielokrotnością 5? Ok, mamy listę pewnych liczb i teraz losowo wybieramy jedną z nich. Jak zwykle zakładamy, że prawdopodobieństwo wylosowania każdej z tych liczb jest takie samo. No więc zacząć musimy od tego, żeby policzyć, czyli znowu tutaj to będzie prawdopodobieństwo tego zdarzenia. Musimy policzyć, ile jest zdarzeń elementarnych, czyli ile jest możliwych wyników losowania. No to liczymy: ich jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mamy 12 możliwych, jednakowo prawdopodobnych wyników. Czyli 12 to jest liczba wszystkich zdarzeń. To jest liczba zdarzeń elementarnych. OK. No a ile jest tych zdarzeń, które sprzyjają naszemu wynikowi, który chcemy otrzymać? Mamy policzyć prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosujemy liczbę, która jest wielokrotnością 5, czyli musimy znaleźć tutaj w tej liście te liczby, które są wielokrotnością 5. No to poszukajmy ich. 32 nie, 49 nie, 55 tak. Tak naprawdę to szukamy liczb, które mają 5 lub 0 na końcu, tak? 55 to jest 5 razy 11. 30 to jest 6 razy

A więc prawdopodobieństwo tego, że wylosujemy z takiej listy liczbę, która jest wielokrotnością 5, wynosi 7 dwunastych. To jest liczba, liczba zdarzeń sprzyjających. I jak zwykle prawdopodobieństwo jest po prostu ilorazem tych dwóch liczb. Dobrze. Ostatni przykład w tym filmie. Takie zadanie. Obwód koła wynosi 36π. Wewnątrz tego koła znajduje się mniejsze koło o polu 16π. Wybieramy losowo punkt z większego koła. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosowany punkt należy również do mniejszego koła? No dobrze, no to zróbmy sobie rysunek. Mamy duże koło. I wewnątrz tego koła mamy mniejsze koło. Powiedzmy tutaj, gdzieś jest to, to mniejsze kółko. I teraz tak. Pole tego małego kółka jest znane i wynosi 16 pi. Wiemy również, że obwód tego dużego koła jest równy 36 pi. No dobrze, no to teraz jak obliczyć to prawdopodobieństwo? Punktów wewnątrz koła jest nieskończenie wiele. Tak, więc nie możemy tutaj po prostu obliczyć tego jako stosunek dwóch liczb, licząc ile jest punktów w dużym kole, ile jest punktów w małym kole, bo tych punktów jest nieskończenie wiele. Zarówno w dużym, jak i w małym kole jest nieskończenie wiele punktów. No to jak możemy to zrobić? No w tym wypadku nie możemy liczyć po prostu punktów na sztuki, ale pewną miarą tego, ile tych punktów jest, jest pole tego obszaru. Czyli jeżeli założymy, że Prawdopodobieństwo wylosowania jakiegokolwiek punktu jest stałe na całym obszarze tego koła, to wtedy prawdopodobieństwo tego, że punkt będzie należał również do małego koła, będzie stosunkiem tych dwóch pól. Pola małego koła podzielone przez pole dużego koła. No to zobaczmy. Pole małego koła znamy, to trzeba obliczyć, jakie jest pole dużego koła. A dla dużego koła znamy tylko obwód. Wiemy, że obwód koła to jest. 2π razy R. Więc z tego możemy wyliczyć promień, bo R to jest promień. Mówimy, że 36π równa się 2 pi r. Jak podzielimy obie strony przez 2π, no to będziemy mieli 18 równa się R. Czyli promień naszego dużego koła jest równy 18. No dobrze, no to ile będzie równe pole naszego dużego koła? Pole naszego Dużego koła będzie równe πr kwadrat, czyli pi razy 18 do kwadratu. 18 razy 18 to sobie policzymy tutaj szybko na boku pod kreskę. 18 razy 18 to ile to będzie? 8 razy 8 to jest 64, czyli 4, 6 w pamięci. 1 razy 8 to jest 8, dodać 6 to jest 14. 14. Teraz 1 razy 18 to jest 18. Przepisujemy to pamiętając, żeby tu w jednej kolumnie to zachować. No i teraz dodajemy. No to tutaj mamy 4. 4 dodać 8 to jest 12. I Jeszcze jedynkę w pamięci tutaj mamy. 1 dodać 1 dodać 1 to jest 3, czyli to będzie 324. A zatem to pole będzie równe 324 pi. Więc poszukiwane przez nas prawdopodobieństwo to jest stosunek tych dwóch pól, tak jak mówiliśmy wcześniej, czyli prawdopodobieństwo tego, że losowo wybrany punkt z dużego koła będzie również należał do małego koła, będzie stosunkiem tych dwóch pól. Czyli w liczniku będziemy mieli 16 pi, a w mianowniku mamy to co obliczyliśmy, czyli 324 pi. To można skrócić, pi się skróci, tak, pi się skróci. No a 16 i 324 się dzielą przez 4, 16 dzielone przez 4 to będzie 4, a 324 podzielone przez 4 to tak, 320 na 4 to jest 80, 4 na 4 to jest 1, czyli 81. A więc to prawdopodobieństwo w tym wypadku jest równe 4,81.